Bardzo serdecznie witam Was, drogie siostry i bracia w Chrystusie, w dzisiejszy poranek 11 lutego w kolejnym codzienniku biblijnym. Temperatura na zewnątrz jest minus 12 w szczytnie, dlatego witam Was również bardzo ciepło. I pragnę Was pozdrowić hasłami, które są wyznaczone na dzisiejszy dzień z księgi Michała i z listu apostoła Pawła do Rzymian. Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo reszce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie własce? Bóg, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. I drodzy, pewien francuski dziennikarz napisał kiedyś, że Bóg. Działa zawsze nieprzewidywalnie, zawsze zaskakująco. W Biblii możemy przeczytać o tym, że człowiek jest zaskoczony mocą i mądrością Bożą. Bóg działa wzniośle w swojej mocy. Któż jest nauczycielem jak on? Bóg jest większy ponad to wszystko, co o nim możemy pomyśleć lub powiedzieć. On może uczynić nieskończenie wiele więcej niż to, o co go prosimy. Czy nawet to, o czym myślimy. I w przytoczonym wersecie prorok Jeremiasz zadziwia się miłosierdziem Bożym. Któż jest Boży jak ty, który przebaczasz winę? W przebaczeniu Bożym zaskakujące jest to, że On przebacza to, co my tak naprawdę sami byśmy sobie może nigdy nie wybaczyli. Tak właśnie On i to jest Jego przywilejem przebacza to, co niewybaczalne. Bóg jest jednak święty i sprawiedliwy nie może tolerować grzechu. Jest w stanie nam wybaczyć, ponieważ Jezus Chrystus, Boży syn, umarł na krzyżu Golgoty, aby przebłagać Ojca za nasze grzechy. Nasz Zbawiciel poniósł w zastępstwie za każdego grzesznika należną mu karę. I to jest błogosławieństwo dla wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa i zwrócą się ku Niemu. Bóg może przez Jezusa Chrystusa przebaczyć grzesznikom nawet to, co niewybaczalne. My jako wierzący, jako chrześcijanie możemy wciąż na nowo zachwycać się wielkością Bożego przebaczenia. Pan jest zawsze gotów nam pomóc i uwolnić nas od grzechów. Nie dajmy się zniewolić złu, które jest w tym świecie i które nas obezwładnia i otacza. Przyjdźmy do Boga tacy, jacy jesteśmy, z naszymi bolączkami, z naszymi słabościami i wyznajmy Mu nasze grzechy, bo Bóg nie jest surowym karzącym sędzią, ale miłosiernym, kochającym ojcem. Wyznajmy mu nasze winy, nasze grzechy, abyśmy mogli poznać Jego wielkość, głębokość Jego przebaczenia i ogrom Jego miłości. Dobrego, błogosławionego dnia.